witajcie. Dostaliśmy kolejną rzecz do przetestowania od naszych kolegów z Bielskiego Militariów, od BCB. Kiedyś mieliście u nas na kanale filmik z Fire Dragona, czyli z paliwa żelowego. Zaraz zobaczymy, czy ten zestaw jest wart swojej ceny. Ta reklama. Jej. Folię możecie sobie zostawić, żeby jakąś wodę przemycić, tak przy okazji. Jak widzicie, jest oklejone taśmą izolacyjną, czyli teoretycznie nie powinno wpuszczać wody. W praktyce to zależy od rodzaju zastosowanej taśmy. Nie będziemy już jej potrzebowali. Sobie wsadzę do kieszeni. Co mamy w takim zestawiku? To sobie wsadzimy tutaj. Paliwko żelowe, sztuk jedna, sztuk dwie. Waciki do odpalenia, czyli teoretycznie możemy sobie zapalić cztery, inaczej, rozpalić cztery razy ogień, z tego dwa razy dosyć dłużej podtrzymać. My zrobimy to w trochę niekonwencjonalny sposób, wykorzystamy to denko, ze względu na to, że mamy tutaj śnieg. A będzie trzeba sobie poradzić. Najpierw sobie zapalimy tą watę. W zestawie jest też krzesiwko. Pokaż to krzesiwko. Dosyć fajne. Ja sobie muszę sprawdzić. Już o. Waciki się palą. Ale jak już wiecie z innych filmów, o ile oglądaliście, paliwo żelowe też się pali od tak zwanego strzała. Zaraz sobie je rozpalimy. Na razie wykorzystamy to, że waciki się palą. I dodamy do nich odrobinę żelu. Żel się zaraz zacznie, już się pali, właśnie przypala tobie aparat. Jest bardzo jasny ogień. Niewidoczny. Spróbujemy to tak. Może też przez chwilę będzie widać. Nie. No, ale słychać, że się pali. I widać. Czyli jak widzicie, wykorzystaliśmy pojemniczek jako podłoże, żeby rozpalić. I teraz dokładamy sobie patyków i innych rzeczy. Taki zestaw jest dosyć fajny. Powiem szczerze, że z tego krzesiwa jestem naprawdę zadowolony. Skromnie wygląda, ale jest genialne. W swojej prostocie. Żeby nie było. I tak widzicie, paliwko się pali. A to nie używamy, tylko chowamy na później. Czyli tak. Reasumując. Fajny zestawik. Cena. Raz jest fajna, raz nie. Bo cena skacze od 30 do 50 zł. Za ten zestaw. Jak na zestaw survivalowy, to zawsze wszystkie firmy łoją nas na tym, że jest nazwa survivalowy i należy doliczyć kosmiczną marżę. Nasi koledzy z Bielska są dosyć, jakby to powiedzieć, kontaktowi, więc można się dogadać co do ceny. To jak widzicie, dalej na podłożu plastikowym się pali. To jest sytuacja awaryjna, czyli odpalamy i funkcjonuje. No, to wracając do tematu, jak macie waciki, nie należy ich spalić od razu. Jak widzicie, sam napalm, to paliwo żelowe się pali bez, jakby to powiedzieć, potrzebnych dodatków. Wacikiem możecie sobie rozpalić korę awaryjnie, czyli tą paczkę dzielimy na co najmniej 4, a tego pilnujemy jak oka w głowie. Pozdrawiamy Was.